Siemaneczko, z tej strony Tuba. Dzisiaj coś ekstra. Canyon Ultimate CESL. Taki mógłbym jeździć. Zacznijmy od przodu. Oczywiście Ultegra. Ciach, ciach. H17 Ergo. Kierownica 420, czyli idealna, nie za szeroka, nie za wąska. Taśma nieznanego producenta, czy nieznanej firmy, no nie wiem, nic nie pisze. Pewnie oryginalna, na pewno oryginalna. V13 Mostek. Dobra, kółeczka zobaczmy. Kółeczka. Kosmik. Kosmiki. Wyglądają ładnie. Preferuję inne kółeczka, ale te wyglądają ładnie. Komponują się ładnie z tym rowerem. Mavic. Czy Carbon. Pro Kosmik. To wersja. Zobaczmy, co jest pod ramą. Nic nie ma pod ramą. Numerki. Ultimate CESL. F10. Oczywiście. Naklejka UCI. Plastikowe koszyki. Piękna sztyca. Kurde, sztyca to jest zajebista. Jaka sztyca. O, jest jakiś QR kod. Możecie sobie zeskanować, tylko trzeba spauzować wideo. S13 sztyca. Wypasione siodło. Wygodne, nie powiem. To siodło jest wypasione, ale wygodne. Mi taki design pasuje. Może sobie takie kupię prologo dla siebie. Kurde, fajne jest to siodło. Muszę sobie sprawdzić, jaki to jest rozmiar. I chyba sobie kupię, tylko żeby nie było drogie. Kurde, one chyba jest drogie. A czego tu z jednej strony jest tak, a z drugiej strony tak? A nie, bo to cień taki jest. Nie, sorry, myślałem, że jest inaczej. Ale siodło zajebiście wygodne. Widzicie, ta część jest zrobiona w 3K. Nie wiem, czy to widać. Reszta w UD. No to różne są, to tak producenci robią. Z tyłu piękne kółko. Dobra, oglądamy drugą stronę. No i druga strona. Wszystko karbon, nawet podkładeczki z karbonu. No tutaj plastik. Piękne widły. Piasta. Kosmiki. Lśnią w słońcu. Ultimate CE. Piękna rama. F10. Jakiego ma dziuba to siodełeczko, pik. Jakiego w dół, żeby sobie gaci nie podrzeć. To na pewno ma inny cel, ale ja tak mówię. Jaki to jest model? Scratch 2. Podoba mi się. Wygodny jest. To jest dobre. Wentylacja. Active density. Ultegra. Z tyłu też Ultegra. Zakręcimy, zobaczymy. Pięknie chodzi. Jako marzenie. A co do hamulców, słyszeliście, to ten rower nie dzwoni na zakrętach. Ten rower gra na zakrętach. A to jest różnica. Tak zwane granie na czekanie. Nie, pomyliłem się. Granie na hamowanie. O. To jest prawidłowa odpowiedź. Granie na czekanie to jak na światłach stoimy, to nie fajnie. Dobra, ważymy. On będzie lekki. Ja już kilka razy podnosiłem, kurde, zajebiście lekki. A, pedałka są moje. Pedałka są tak średnio lekkie, no. Ultegry takie, o. Dobra. Tu mam wagę.
Ważymy. Waga. Łęk. Hej. Łęk. No i waga tego roweru to 7 kg, 715 gram z pedałkami. Czucie jest lekkie. Kurde, to jest taki rower, że siadasz i czujesz się jakbyś na nim jeździł już 5 lat. Idealny. Siadam i jadę. Normalnie nic w nim nie muszę przestawiać, ustawiać. Kurier szukał 12 numeru. Akurat dupę zawraca. Piękny, prawda? Jak on się lśni w słońcu. Prawdziwy bandyta. No, na ciebie to skończyłem. To jest taki rower, że siadam i jadę. Nic mi nie przeszkadza. Jest idealny. Nie wiem, tak. To nie jest mój rower, ale jak na nim usiadłem i pojechałem, to. Kurde. Masakra. To jakby to był mój rower. Nie musiałem nic przestawiać. Wszystko idealnie. Pięknie chodzi, pięknie gra na zakrętach. Nie. Nie gra na zakrętach. Wiecie o co chodzi. No. Takim rowerem mógłbym jeździć. W taką pogodę. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. No. Dobra, koniec. Pierdolenia. Trzeba jechać. Zajebisty rower. Mam jeszcze z nim. Ile? 50 minut. Dobra, jadę. Zajebisty jest. Ale następny rower po tym. Nie wiem, czy ja to tak ustawię, ale myślę, że wydaje się, że następny rower będzie już Mistrzostwo Świata. Zobaczycie za chwilkę. U mnie za chwilkę, a u was to nie wiem.